Siemano, witam serdecznie na kanale Michał z tej strony Money Makes Money. Dzisiaj porobimy sobie testy kolejnego protokołu pożyczkowego. Jest to projekt, który wychodzi pod parasolem Flow, więc dość legitnie. A my będziemy sobie tutaj testować i później powiem wam o co konkretnie chodzi. Intro! Dobra, inkrement. Tutaj możemy dawać i brać pożyczki. Generalnie będziemy potrzebowali testowe tokeny. Jesteśmy na testnecie. Można się tu połączyć swoim portfelem. Z tych portfeli wybieramy BlockTo. Jeśli nie macie, to trzeba taki portfel założyć. Jeśli nie, wystarczy się zalogować. Ja będę się akurat rejestrował. No i pyk, konto mamy założone. Nawet nie musiałem spisywać żadnych seedów. Dobra i tutaj mamy testnet guidance. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś kranik. No bo oczywiście potrzebujemy grab some testnet tokens. Tak jest. Flow token Vset, paste your account address, czyli teraz tak. Wracamy tutaj, kopiujemy sobie ten nasz adres i wklejamy go tutaj. Dobra, dostaliśmy 1000 testowych tokenów Flow. Jeszcze potrzebujemy fUSD. fUSD. Dobra, mamy 10. Click, mint testnet to send. Aha, czyli to będzie gdzieś tutaj. mint, tak jest. I mintujemy sobie teraz te stablecoiny, które tutaj oni obsługują. Approve. Mintowanie trwa. Dobra, mamy to. Dobra, więc teraz tak dajemy tutaj supply. Nie będziemy dawać całego. Damy tutaj 10 tokenów. Supply. Najpierw dajemy zastaw pod pożyczkę. Później będziemy brać te pożyczki. Później te pożyczki spłacimy, a poza tym musimy jeszcze dołączyć do ich konta na Twitterze i na Discordzie. Najlepiej jakbyśmy znaleźli jakieś tu błędy i im w ogóle napisali na Discordzie, co tutaj nie działa. Dobra, mamy to dodane. Bierzemy tego teraz. Też tu mamy 1000. Ale sypnęli. Dobra, to dawaj 500. Wrzucimy na pożyczkę. Aprow. Dobra. Teraz USDC bierzemy. Znowu mamy. Dałem im 500. 500? Mhm. Generalnie na testnecie jest fajnie się bubawić. Te testowe tokeny też są bardzo fajne. Ostatnio mi kiedyś mm, ktoś pisał, chyba z Nigerii, jak te testowe tokeny wypłacić na Binance. Bo próbuję, próbuję się nie da. No. No. Ja w sumie nigdy nie próbowałem, ale może warto by pospróbować. Dobra, więc tutaj mamy teraz podane, ile tutaj wrzuciliśmy. Tutaj mamy podane, ile pożyczyliśmy. Więc możemy sobie pożyczyć trochę. Safe Max. 83. 83 dolary. Aha, dobra. Bierzemy no. Nie. Flow 83. Naprawdę? Dałem pod zastaw 10 i mogę pożyczyć 83 tokeny. To chyba by było zbyt piękne. No tak, no dobra. Save Max. Aha, bo to dobra, bo to mi zliczyło zabezpieczenie. Ze wszystkich tych e, asetów, które dałem. I z tego względu, że no i teraz już więcej nie mogę pożyczyć, więc tak, dajemy repay. Oddajemy wszystko. Dobra, to teraz pożyczamy. FUSD. No. no i wszystko jasne. Dobra. Teraz znowu oddajemy. I tak sobie klikamy. No i miejmy nadzieję, że coś tutaj wyklikamy. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. Dzisiaj wyjdą. Fajne newsy, jeśli chodzi o jeden projektów, który obserwuję. No i jutro zrobimy konkurs na Twitterze. Także jeśli nie obserwujecie mojego Twittera, to obserwujcie. A szczególnie jutro, a nawet jeśli nie będziecie obserwować, to i tak was no, po części zmuszę, w sumie, jeśli chcecie uczestniczyć w tym właśnie konkursie. Dobra, weźmiemy tutaj 300 i tam weźmiemy resztę. Dzisiaj odbieraliśmy też airdrop od Angel Protocol. Trochę tam wpadło, chociaż to było tylko 20%. Ja dostałem jakieś 300 tokenów. Oczywiście wszystko poszło w staking. No i tak jest. No i na resztę, jak coś, to resztę będziemy sprzedawać. Póki co niech ta pierwsza część tego airdropu. Pracuje, bo oczywiście dali nam pierwsze 20%, więc jeszcze 80% jest do wydania. No ale teraz to nie wiadomo. Teraz to jest modne w sumie nie rozdawanie tych tokenów, a palenie je później. Zauważyłem, że ostatnio to jest bardzo popularne. Palenie niewydanych airdropów. Po części na pewno to jest dobra strategia. No bo ci, którzy już mają te tokeny, no to je mają. A ci, którzy by teraz dostali jakieś airdropy, no to by co by zrobili? By je pewnie zdampowali. Już mamy końcówkę przeklikaną. Końcówka przeklikana. To takie trochę dwuznacznie to zabrzmiało. <grywia> Dobra, ale to nie wszystko jeszcze, bo oczywiście mamy tutaj giveawaya dodatkowo z Glim. No, i follow, follow, retweet i wiadomo. Wiadomo co trzeba zrobić. Dobra, no to lecimy. Tylko ja bym chciał, oczywiście, na moim koncie, tym wiecie, którym. Właśnie nie na tym. Dobra, tu jest konto do takich rzeczy. Wikamani tutaj pyta. Who is a good lunatic influencer to follow in TerraSpace? Vika Mani to jest taki no fork, nie fork. Mim. Ostatnio rozmawialiśmy o tym u Piotra Misiórka i u mnie na kanale również o tym mówiłem. Także, jeśli kojarzycie projekt, to możecie tutaj dać jakiegoś typka, co go lubicie. Jakiegoś lunatyka szalonego. Dobra, lecimy z tym. Dajemy tak, flow na Twitterze, follow, flow. Follow the flow. Tu możemy dostać airdrop giveaway 40 dolarów we Flow po tym e, glimie, który tutaj rozwiązujemy. Continue. No i join Discord to już, no ja już tam jestem. O, tu się jeszcze otworzyło. Submit your Flow testnet. Dobra, już ci tutaj daję. I tutaj oni nas się pytają o e, mainnet. Adresu Flow. No, i tutaj jest problem, bo jeśli chodzi o ten inkrement, to testnetowy adres jest zupełnie inny niż mainnetowy. Więc wklejcie sobie na przykład adres depozytu Flow na Binance. Ja zaraz sprawdzę, jaki jest adres. No, ten Binance zaraz sobie to zobaczymy. Ten adres mainnetowy tokena Flow wygląda bardzo podobnie co ten testnetowy, ale jest inny, więc musicie podać. Wasz giełdowy adres. Nawet tutaj jest napisane: If you don't have a Flow Mainnet account, you can either obtain one from Block to Wallet, czyli z tego portfela, który przed chwilą zrobiliście, or just use an exchange deposit address. Czyli wszystko się zgadza. I tutaj możemy jeszcze refer friends. O proszę bardzo. Więc link będzie oczywiście w opisie. Miałem coś tu jeszcze, a muszę Wam coś pokazać w ogóle. To jest moje konto na Instagramie. Pokazywałem już Wam nieraz tutaj tą zakładkę scammers. Jest ich po prostu mnóstwo, i ja nigdy nie byłem w stanie nad tym zapanować. Ale teraz to już przesadzają, bo po prostu zaczynają się rozprzestrzeniać również na inne platformy. Zobaczcie, tego jest naprawdę mnóstwo. Tutaj zmęczony Michał. O, kolejny, kolejny. No i naprawdę jest tego sporo. Także miejcie na uwadze to, że to jest moje jedyne konto na Instagramie. Nigdy nie będę pisał do Was jako pierwszy. Nigdy nie będę Wam. Proponował jakiś inwestycji, pomnożenia Waszego kapitału i miejcie się na baczności, bo również na Telegramie pojawił się kanał duplikat. Zaraz wam go pokażę. Dobra, mamy to. No i spójrzcie, ktoś sobie normalnie zrobił konto. Michał Lewicz, elegancko z moim zdjęciem i nawet jest dość aktywny. Konto powstało tutaj. Ten kanał powstał 30 stycznia. Avalanche pracuje na łańcuchu C, AVAX, w tygodniu, harmonogramie, dobra noc dla Ciebie, wyspali inwestorzy. No widać, że to nie jest w ogóle pisane po polsku, że to ktoś używał translatora. Tutaj w ogóle szuka ludzi, którzy mają jakieś bitki. Szybko na bitcoin trwa promocja wydobycia, nazywa się to nagroda górnika, przy minimum pół bitcoina możesz zarobić do... Półtora bitcoina w trzydniowym procesie wydobycia. Jeśli jesteś zainteresowany, pośpiesz się. No, kochani, no takie jajca, to w ogóle to jest. Nawet te skamy z zielonym maskiem są chyba lepsze niż to. Ja nie rozumiem, jak ktoś w ogóle może robić coś takiego, zamiast wziąć się za robotę, za pracę jakąś, zapracować sobie, wyrobić sobie autorytet, zamiast Tracić swój cenny czas na w ogóle oszukiwanie ludzi. Do tego za podszywanie się pod kogoś innego. No naprawdę, to nie jest fajne. Wkleję Wam ten kanał w opisie. Proszę, żebyście go zgłosili. I jestem tego pewien, że takie akcje będą się powtarzać. Lewicz Michał. To sobie zrobił taki sam ID jak mam na Twitterze. Czyli bardzo możliwe, że na Twitterze również się coś takiego pojawi. No tutaj ma jakieś dowody wpłat, wypłat, że zobacz, zarobiłem... A wy tego teraz nie widzicie. No ale są tutaj, są tutaj takie dowody wpłat i wypłat. Ile on to nie zarobił. Tylko, że on zarobił. Na nieświadomych ludziach, którzy mu wysłali pieniądze. No i wkleja tu jakieś grafiki i tak dalej. No jest tego naprawdę sporo. Jest on bardzo aktywny. No ale to wszystko robią boty. Bądź Sodą, bądź sobą, wszystkie inne zostały już zajęte. Bądź kim jesteś i mów co czujesz, bo kogo to obchodzi nie ma znaczenia, a kogo to obchodzi nie, ma nie obchodzi. Świetne tłumaczenie, no ale pisząc bądź sobą, no to jesteś hipokrytą kolego i no naprawdę nie podoba mi się to. Dobra, mamy tutaj jeszcze jedną opcję. Miałem to na jutro zostawić, ale co, jutro z jednym airdropem wyskoczę, także lecimy tego też. AlGold Finance. To jest projekt, który się buduje na Algo, czyli Algorand. No i jest możliwy tutaj airdrop, tylko co? Tylko trzeba oczywiście wykonać te zadania. Generalnie fajny pomysł sobie wymyślili. Teraz wszyscy, że wszyscy robią airdropy i wszyscy sobie nabijają konta na social media, nie? Więc wbijamy tutaj w ten link Google Docs. Uuu, Google Docs nie wróżę zbyt dobrze, no ale nic. Robimy. Follow Telegram Channel, join Telegram Group, follow us on Twitter, retweet, pin tweet, submit your details. Bank. Prosta sprawa. Tylko tu trzeba Algorand Wallet, no ale to pewnie też można albo i nie. Dobra, zróbmy najpierw te zadania, a później będziemy się martwić e, portfelem Algorand. Lecimy. No to nic, to założymy sobie tutaj taki mały wolecik. Jeśli byście mieli za mało woletów, jeszcze, no to, no to tutaj sobie zrobimy taki. Pera wallet. Dobra, ja sobie szybko ściągnę aplikację, zapiszę sobie CD, no i później adres wklejamy tam do tego formularza, tutaj i wszystko będzie gitara. Ja wracam za chwilę. Dobra, wszystko zrobione. Szybko, łatwo i przyjemnie. Pamiętajcie, żeby zapisywać sobie Wasze SID-y. Najlepiej, żeby one były zapisane drukowanymi literami. Najlepiej nawet w dwóch miejscach. I oczywiście po zapisaniu SID-ów sprawdźcie sobie, czy je dobrze zapisaliście, bo jeśli nie, no to już niestety. Dobra, wysyłamy. No i zrobione. Czyżby to było naprawdę aż tak proste? Ile oni tu nam chcą dać? 5 tysięcy randomowych adresów dostanie wpłatę. Our team has e, dystrybucja, będzie 5 marca. Ta informacja była 6 marca. No, mam nadzieję, że wiele osób z niej nie skorzystało. No, nie, tutaj jest 500 lajków, like, ale 500 lajków like to jeszcze nie jest tak dużo. Dobra, no to to by było na tyle. Życzę wszystkim powodzenia. Pamiętajcie obserwować Twittera, bo jutro będzie coś grubego. Zawsze zapisujcie CD -y drukowanymi literami, najlepiej w dwóch różnych miejscach. Nigdy nie ufajcie żadnym oszustom, którzy wam proponują jakieś dziwne inwestycje, które dają wam tyle zarobić, że w ogóle po jednej takiej inwestycji już praktycznie nie musicie pracować, bo. Chciwy traci dwa razy. Także nigdy nie wykonujcie pochopnych decyzji, jeśli chodzi o inwestycje. Czasami lepiej się przespać. Pamiętajcie, że zawsze jest drugi pociąg. Kolejny po pociąg w sumie. Dobra, no i tyle z tego mojego coachowania tutaj. Życzę Wam wspaniałego wieczoru. Może to być nawet stosunkowo udany wieczór. I to tyle ode mnie. Zostaw łapkę w górę i siemanko pozdrówki. Okay.